Ukraińcy robią sporo, by ściągnąć coraz więcej turystów na Krym. Tych z zasobniejszym portfelem ma zachęcić Galeria Malarstwa Podwodnego. Wspaniały nadmorski klif ze słynnym zamkiem Jaskółcze Gniazdo. Władze Krymu uznały, że to będzie najlepsza lokalizacja galerii. Nie dość, że rejon malowniczy, tu jeszcze wystawione dzieła powstały kilkadziesiąt metrów niżej, już pod powierzchnią wody, a konkretnie na głębokości od 2 do 20 metrów. Artyści chwalą sobie podwodny pejzaż, szczególnie wspaniałe refleksy odbitego w wodzie światła. Technika malowania taka sama, tylko płótno i farby muszą być zdecydowanie wodoodporne. Gotuje się w platformie? Gotuje. Nie wydaje mi się, żeby się gotowało. Gotujemy się na dobrą kadencję dla Polski. Temperatura jest taka pokojowa. No taka, jaką ciało ludzkie ma, 37,6 to chyba jest najodpowiedniejsza temperatura. Dziękuję bardzo, Waldy Dzikowski, Platforma Obywatelska. Który będzie kandydatem na szefa klubu? A tego nie wiem, to zdecydują posłowie i przewodniczący, bo takie są możliwości. Ale nie wyklucza pan? Jeszcze raz powtarzam, że polityk bez ambicji jest słabym politykiem. Dziękuję bardzo. Temperatura to chyba 36,7, bo jeśli jest inaczej, to Platforma ma wyraźnie gorączkę. 36,7. Stan podgorączkowy w Platformie Obywatelskiej na antenie TVN24 właśnie się państwu ujawnia. Dzięki, Agacie Adamek. Agato, dziękujemy bardzo, wiemy więcej. Większość jaszczurek zjada wszystko, co się da zjeść, jednak ta jest bardzo wybredna. Moloch kolczasty żywi się jedynie małymi czarnymi mrówkami. Może zjeść ich 1000 dziennie, jeśli da radę. Jest sprytniejszy niż się wydaje. Mrówki potrafią wyczuć zapach martwej towarzyszki, toteż moloch nigdy nie pozwala im powąchać swego oddechu. Trzyma głowę uniesioną, wydychając w innym kierunku charakterystyczne opary kwasu mrówkowego. Mrówki nie potrafią go wyczuć. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej wynaleźli tkaninę do szycia domów. Wypełniona pianką poliuretanową, jest nieprzemakalna i termoizolacyjna. Lekki i wytrzymały dom z tkaniny będzie można zbudować w kilka godzin za kilka tysięcy złotych. Ma pomóc na przykład ofiarom kataklizmów. To na razie brzmi jak bajka. Ale bajką nie jest. Wynalazek dostał złoty medal na wystawie nowych technologii Brussels Eureka, bo to idealny materiał na domy, jak spod igły. Kryzys? Jaki kryzys? Im bardziej ponure wieści o amerykańskiej gospodarce, tym bardziej ekstrawagancje, jakie życie prowadzą sławni i bogaci. Skoro cena złota sięgnęła rekordu wszechczasów, to salony piękności w Kalifornii mieszają je z jedwabnym błotem i nakładają na spragnione luksusu twarze. Taka maseczka z 24-karatowego złota kosztuje $200, ale to nie zniechęca, wręcz przeciwnie. Jak coś jest drogie, to musi działać, uważają klientki salonów piękności. Wierzą, że złoto skórę ujędrni, oczyści ją z toksyn i poprawi krążenie. Naukowcy są bezlitośni dla tego typu zabiegu. Twierdzą, że wszelkie efekty takiej terapii to tylko iluzja. Ale właśnie złudzenia kosztują najdrożej. To na koniec, na deser, diamenty w bankomacie. Gdzie można sobie wypłacić z bankomatu diament? W Indiach, od dzisiaj. Można śmiało pojechać do Indii, można tam spotkać taką uroczą panią, która jest gwiazdą bollywoodzkiego kina o wdzięcznym nazwisku Sen. No i wtedy już śmiało można wypłacać pieniądze z diamentomatu, bo tak to się ładnie nazywa, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to może wypłacić nie tylko diamenty, ale także można za pomocą tego urządzenia kupić różnego rodzaju biżuterię, bo oczywiście ten automat został zainstalowany przez firmę tego pana z wąsami, czyli jedną z najbardziej znanych jubilerskich firm w Indiach, której nazwy nie ośmielę się wymówić. Także różnego rodzaju diamenty, monety, biżuterię można będzie z tego wypłacić. Ceny będą aktualizowane co 10 minut. Może to jest jakaś okazja dla spekulantów.